Siemaneczko, Agnecha, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Turniej Rycerski Hearthstone. Tym razem na cześć nowego subskrybenta na Twitchu, Trawskiego. Meti powalczy z polskim tropem. Obaj moi subskrybenci również, więc... Subskrybent subskrybentom zorganizował turniej rycerski. A jakżeby inaczej. Chłopaki sobie teraz ewidentnie plują w brodę, że nie wzięli druida. Nie no, śmieję się. Rogue na maga. Rogue na maga, Firefly, Shaku. Naga raczej się nie przyda. Shaku sądzę, że można kipnąć. U maga zaś chyba jakiś kontrolny mag. Może jakiś freeze, a może elemental. No, ciekawe tutaj rzeczy będą. Zapewne Meti chciałby znaleźć taką kartę jak Kelesef. Ja bym chyba tego Shaku nie zdecydował się kipnąć. Szukałbym tego Kelesefa, widząc już tego Shadow Stepa. Raczej Meti gra na drugą turę tego księciunia, który daje buffy. Pirate Rogue. Niewątpliwie. Sądzę, że mag może to dobrze wykontrolować. Widzimy tutaj dużo fajnych bajerów. Oczywiście Arkanologistka nie cieszy się z dobrania sekretu na trzecią turę, ale jakiś inny sekret jeszcze wiem, jak Counterspell. No, ciekawe, ciekawe. Czy wyjdzie on z szaku, czy raczej będzie starał się zrobić dużą liczbę jednostek w bordzie? No, chyba pod tego... Volcanic Potiona nie warto byłoby tego zagrywać. Tak mi się wydaje, że to jest okej. Okay. No, sekret do sekretu, do sekretu. Nie wiem, ile on tych sekretów w deku ma, ale raczej do szczęśliwych ludzi nie należy pod tym względem. Coinowałbym Water Elementala na 100%. No i co? Meti dalej kontynuować będzie rozwijanie swojego boardu, ale według mnie powinien zacząć od samego początku, od szaku. Ink Master Solia raczej nie zadziała, ona działa tylko do deków singletonowych, tak zwanych Highlanderów, od Magic the Gathering pochodzi ta nazwa. Oczywiście chciał polski trop, przepraszam, Meti chciał striggerować Mirror Entity i to mu się udało tym Swashbucklerem, ale pomimo tego i tak zacząłbym od pierwszego ataku z szaku. No, tak jakby się zamotał wręcz w tym zagraniu, nie wie co teraz chce zrobić. Oddaje pirata, trajduje Patchesem, oszczędza szaku. Najpierw trajdy, później draw. No nie zgodzę się z tym zagraniem. Polski trop jest w chwili obecnej na randze 19. Meti zaś reprezentuje rangę 5 na końcówce sezonu wrześniowego 2017 roku. Więcej Fireball, tutaj oczywiście Polimorfia może być dobrym wyborem, ale według mnie wcześniejsza tura tutaj do Coin do Water Elemental o wiele lepsza by była. Vicious Fleetling. Co tutaj się w tym deku znajduje? Chłopaki nie grają ewidentnie standardowymi konstrukcjami z rankedów, które spotykamy w top tier deków. Chociaż ten Pirat Rogue może coś już sobą reprezentować bardziej takiego agresywnego, ale Elemental Maga z dużą ilością sekretów, szczególnie takich sekretów, raczej się nie spotyka. No widzę, że Meti tutaj, nie wiem, coś liczy. Pytanie tylko co. Pytanie tylko co. No dobrze. Jest jakiś Mana Worm, pewnie jest jakiś Fireball w tego Vicious Fleetlinga, nikt go nie lubi. Szósta tura pewnie już zaplanowana, czyli Coin do Firelands Portal. A Water Elemental, który by skutecznie blokował broń przeciwnika, nadal na ręce. Backstab jest wyśmienitym top deckiem, naprawdę dobrym, można od razu stridować też twarzą. Dograłbym w tym momencie... Aha. Ja bym zrobił coś takiego, żeby zaatakowałbym Nie, dlaczego ludka oddajesz? Zaatakowałbym bronią, przełożyłbym broń, dograłbym nagę Corsair i miał typka 1-1 i 1-1 w stole. I broń 2-2 na następne tury. Nie rozumiem dzisiaj ruchów Metiego, ale to jest inne zagranie przeciwnika. To jest inne zagranie, po prostu inne spojrzenie na grę. Trzeba też to szanować. Na pewno bym tego nie traktował w kategoriach misplayu, ale bardziej w kategoriach innego spojrzenia na grę. Bonemer jak najbardziej tutaj w tym wypadku mógłby być zagrany. Jest odporna jednostka na Flamestrike następną turę. Traduje oczywiście z tym 5-6. Po ataku z broni trochę opcji jest.
Nie szanuje swoich stworów Meti. Dla niego to są takie pleby, które rzuca mięso armatnie, tak. Nie oszczędzajmy stworów, lepiej oszczędzić damage na twarz. W tym wypadku uważam, że jest to misplay i tak to nazwę. Nie gra się w taki sposób. Ludzie, szanujecie swoje jednostki. Jak macie 30 punktów zdrowia, to nie szanujecie swojego zdrowia. Oddajecie trade z twarzy po to tylko, żeby jeszcze dodatkowa jednostka, jeszcze więcej jednostek, jeszcze więcej tych unitów było po stronie twojej, żeby przeciwnik miał z nimi problem, że musiał szukać jakiegoś AoE, że musiał szukać jakichś innych opcji. No nie, no tak się nie gra, szczególnie rogiem, który na spokojnie te obrażenia face'uje. Nie podoba mi się strasznie gramet jego. Polski trop zaś dobrał kluczową kartę dla siebie, czyli Frost Jane. Prawdopodobnie w następnym turze będzie wygrywał Elementala, żeby dać mu bezpośrednio Lifesteala. Zastanówmy się, czy nie zginie wtedy od tego. What the fuck? No nie! Dlaczego się pozbywasz jednostki 5-5 ze swojego boardu? Są takie momenty w chwilach komentatora, że trzeba po prostu zamilknąć i uczcić to minutą ciszy. Mam nadzieję, że dostanie pokarany za ten misplay do misplaya w misplaya. No, to nie są playsy nawet na 5 rangę. Już nie wspomnę na 20. No nie, no tak się nie gra. Tak się po prostu nie gra, chyba gramy w inne gry. No, Hearthstone na tym nie polega, żeby zabijać swój board. Tudzież zwijać swój board. Nie wiem, co on liczy. Ani nad czym się zastanawia, ale wydaje mi się, że polski trop już wygrał ten pojedynek, zagrywając Jaina w 9 turę. No Jaina, nie ma się nad czym zastanawiać. Bomber też byłby spoko, nie czuję się w ogóle w żaden sposób zagrożony. Może iść face nawet obrażeniami teraz. A raczej wytraduję, no bo to jest... No nie widziałem jeszcze takich rażących misplayów po stronie polskiego tropa. Raczej wytraduję, tutaj można powiedzieć, że mały misplay nie zagranie wokół Betrayala, ale który rok teraz gra Betrayalem. Piesku, no pociesz mnie, bo nie mogę patrzeć normalnie na niektóre zagrania. Dobry piesek. Hopsaj. Dobra, wrócił Bomber z Wojaży. Teraz oczywiście plus 7 na lead Jane, ale nie, nawet nie musi. Może dograć sobie na spokojnie wszystko inne, ale to jest tak, no plus 7 punktów zdrowia jednak jest bardzo dużo. Jest i zamrożenie, jest i trade, i trade'a. Widział już, że Meti zdejmował Shadow Stepem swoje jednostki z boardu, niekoniecznie valuable trade'ami, więc... więc wytradował tego Bombera. A czemu by nie? Zastanawiam się, w którym momencie Meti zrozumie, że przegrał. Chyba, że ma Oxerona w deku. Tutaj już nie ma szans, żeby polski trop nie wyciągnął tego do przodu. Tutaj robienie value z Icy Touch'a będzie niewątpliwie duże. No ale oczywiście trudno będzie znaleźć jednostkę, która będzie miała jeden punkt zdrowia, tak? Są i halucynki, może coś z halucynek wyskoczy. Pozostaje mu już tylko Oxaron jako nadzieja. Apprentice do Arcane Intellectu, nie ma innego place'u. Cóż dobierze polski trop? Żeby tylko szybciej skończyć ten pojedynek. Ja bym w sumie nawet zagrał tego.
Kabal Lakeja i dziabnął go sobie za Icy Tocha, żeby stworzyć kolejnego elementala. No, Kelesef niestety już troszkę spóźniony. Zbyt dużego value on nie da. Vicious Fiddling i Kapitan też tutaj nic nie dają, ale stawiłbym ich w board, po prostu żeby powalczyli. Takie przyciąganie na siłę już. Więc raczej turniej Cyskia Cześć-Trawskiego zostanie zakończony zwycięstwem polskiego tropa. Są i obrażenia, jest bardzo dużo obrażeń. 9, Draw, Akolita, w następnej turze Lethal. Backstab nic nie da, więc po całkiem przeciętnej grze turniej rycerski ze strony Metiego zostaje przegrany na rzecz polskiego tropa. Tutaj raczej polski trop nie istnieje tego litalu, po prostu Fireball do Frostbolta i jeszcze jeden Frostbolt, nawet nie potrzebuje boardu, żeby skończyć tę przygodę po stronie Rogue'a ewidentnie. Chłopaki tutaj jeszcze sobie wymienili uprzejmości, no i tak to jest. Jest, co ty robisz? No dobra, już mi lepiej, no. Załamałem się, ale co poradzisz, no. Czasami są i takie gry. Może po wojaczku był. Może po wojaczku. Moi mili, serdeczne dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, jeżeli chcecie być powiadomieni o następnych odcinkach. No i do zobaczenia na kolejnym turnieju rycerskim z cyklu Hearthstone. Bajo, bajo!